203 samorządy, w tym Nowy i Stary Sącz, otrzymają pieniądze w ramach wsparcia gmin górskich poszkodowanych lockdownem. Łącznie będzie kosztował budżet państwa 1 miliard złotych i co bardzo istotne i bardzo ważne z punktu widzenia sądeczyzny, obejmie on wszystkie gminy z terenu powiatu nowosądeckiego. Pomoc ma przebiegać dwutorowo. Po pierwsze, samorządy będą mogły skorzystać z możliwości umorzenia przedsiębiorcom podatków od nieruchomości. Przekazane z budżetu państwa środki zrekompensują gminom 80% utraconych przychodów. Gminy mogą wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność turystyczną. I zwolnienie takie do kwot wysokości 80% będzie rekompensowane z budżetu centralnego. Druga forma pomocowa to pieniądze na inwestycje dla gmin górskich. Środki w wysokości 40% średniorocznych wydatków na inwestycje w danej gminie, ale nie więcej niż 8 milionów złotych, mają trafić do samorządów jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wydatki inwestycyjne związane z turystyką, rekreacją, mogą być to ścieżki rowerowe, mogą być szlaki turystyczne, mogą być chodniki, także drogi dojazdowe do jakichś atrakcji turystycznych, mogą być parkingi, mogą być wypożyczalnie, mogą być to obiekty rekreacyjne, które stanowią swego rodzaju atrakcję turystyczną. Nowy Sącz skorzysta z maksymalnej kwoty dofinansowania, czyli otrzyma 8 milionów złotych. Na co je przeznaczy? Na odpowiedź Urzędu Miasta Nowego Sącza w tej sprawie czekamy. A zdaniem radnego Krzysztofa Głuca pieniądze są szansą na budowę w mieście profesjonalnego lodowiska. Oczywiście trudno jest mi w tym momencie zabierać stanowisko, wskazując konkretny cel, bo nie ja jestem prezydentem miasta i taka prerogatywa jest przypisana właśnie do prezydenta miasta. Ale zupełnie hipotetycznie i trochę przekornie mogę powiedzieć, że no, na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić, że te środki, bacząc również na kwestię celu, na który one mają być wydatkowane, mogły być przeznaczone na budowę lodowiska, ale z jednym zastrzeżeniem. Tutaj poszedłbym w stronę, szukając rozwiązań takich, które będą zapewnią temu lodowisku przychody, utrzymanie się, żeby nie trzeba było dokładać pieniędzy z kasy miejskiej, czyli lodowiska takiego, które jest profesjonalne, przykryte dachem, umożliwiające treningi dla drużyn hokejowych, które w Nowym Sączu już działają, a być może potrzebują właśnie czegoś, nawet nie być może, tylko na pewno potrzebują czegoś profesjonalnego. To również mogłoby być możliwość przyciągania ludzi z zewnątrz. Właśnie, jeśli mówimy o atrakcjach rekreacyjnych, turystycznych, to mogłoby być takie rozwiązanie, ale to jest, zaznaczam, bardzo hipotetyczne, trochę tak ad hoc wymyślone i tutaj mam nadzieję, że pan prezydent rozważnie podejdzie do wydatkowania tych środków. Kwota dofinansowania w maksymalnej wysokości, czyli 8 milionów złotych, trafi także do Starego Sącza.